Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Dziś, 1 kwietnia, KSW ogłosiło pojedynek, który zasili nam kartę walk gali KSW 48. Powróci do KSW pechowity Michał Michalski, który dostanie kolejną szansę i raczej to będzie walka o być albo nie być w KSW. W ostatniej walce został zmieciony przez Krystiana Kaszubowskiego, ale tego jakby spodziewaliśmy się w jego debiucie w KSW, a jednak wszystkich nas zaskoczył i dał świetny pojedynek wraz z Dawidem Zawadą. Fajnie, że Michał dostał jeszcze jedną szansę, myślę, że dostał ją za tą pierwszą walkę tutaj w KSW, ale wiadomo, że ta jego aktualna sytuacja może go też bardzo zmotywować i zapewnić mu zwycięstwo, no bo dobrze by było, aby teraz wygrał, no bo jednak później już kolejnej szansy nie będzie. Dostał solidnego przeciwnika, nie jest to ktoś super niebezpieczny, ale jest to taki typ usypiacza. Nie śpieszy się zbytnio, też się zbytnio nie broni, nie leci do przodu z ciosami, tylko wyczekuje danego momentu i wtedy atakuje. A jeśli to robi, to robi to fenomenalnie. Na 13 pojedynków 11 wygrał, w tym 11 przed czasem, 6 razy nokautował rywali, a 5 razy swoich oponentów poddawał. Rywale nie byli wysokich lotów, ale nie można też go lekceważyć, tak? Z racji tego, że miał takich przeciwników, a nie innych. Bardzo dużo osób lekceważyło Aleksandra Ilicza, ale jak było widać, to nie przyjechał byle kto, bo faktycznie dla mnie jest to taki inny Roberto Soldić, walczy podobnie, tylko że w innej kategorii, też reprezentuje inne warunki fizyczne, ale walczą dosyć podobnie. I no, rypią takimi samymi nokautami. Ten zawodnik również pochodzi z Bałkanów, ale ma troszeczkę inny styl, powiedziałbym, jest bardziej oszczędny. Myślę, że dla Roberto Soldicza byłby to odpowiedni rywal do jakiegoś efektownego nokautu, ale dla Michała może być to trudny rywal, szczególnie w tych kolejnych rundach. Będzie to bardzo fajny sprawdzian dla Michała, nie tylko sprawdzi jego formę fizyczną, ale też psychiczną, bo tutaj Michał wejdzie do klatki z wielkim znakiem zapytania, którego musi się w tej walce pozbyć. Najlepiej byłoby wygrać szybko, przed czasem, i na to tutaj myślę, że będzie liczył też Czarnogórzec, więc będzie trzeba powalczyć bardzo mądrze, bo będzie to na pewno rywal do przejścia, ale jednak jakiś tam procencik na tą przegraną jest, nie? Więc tutaj na miejscu Michała walczyłbym bardzo mądrze. Jest to też dobre, ciekawe zestawienie, tylko trochę się zaskoczyłem, że tutaj Michał dostał zagranicznego zawodnika. Po dwóch przegranych walkach z Polakami, no dostał tutaj zagranicznego zawodnika. No ja wolałbym go zobaczyć z jakimś Polakiem na tej gali, na przykład z Albertem Odzimkowskim czy Pawłem Żelazowskim. Tych zawodników chętnie bym też w KSW zobaczył, ale może jeszcze przyjdzie na to czas. To wszystko na dziś, dzięki za wysłuchanie, a ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage'owy MMA. Pozdrawiam Was, Tropiciel, trzymajcie się! A czy Ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.